Minęło Wesce i Marta Szymik-Telesz. Witam i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka, w którym to wójtowie i burmistrzowie powiatu cieszyńskiego specjalnie dla Was podsumowują to, co działo się w minionym miesiącu w zarządzanych przez nich gminach. Tym razem będzie to wrzesień. Dowiemy się, co słychać w Strumieniu. Miesiąc październik w gminach to miesiąc, gdzie pracujemy nad budżetami. Do 15 listopada muszą być budżety przygotowane i złożone w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. I również tak jest u nas. Ale to, że z jednej strony planujemy zadania inwestycyjne i wydatki, które będą w budżecie na 2020 rok, ale z drugiej strony my już jesteśmy w trakcie przygotowań inwestycji, które wiemy, że już na pewno będą. Taką inwestycją jest odwodnienie obiektu klubu sportowego w Strumieniu, ponieważ już w tym roku został ogłoszony przetarg, a realizacja tego zadania ma się zakończyć właśnie w pierwszym półroczu 2020 roku. Mieliśmy dużą uroczystość na terenie Sołectwa Próchna, 20-lecie klubu sportowego, ale również w związku z otwarciem boiska sportowego, również Próchnej. Długo oczekiwana modernizacja zakończyła się i nowo powstałe boisko ze sztuczną nawierzchnią, zbieżnią zostało otwarte przy szkole podstawowej w Próchnej. Lokalizacja jest bardzo wyjątkowa, bo z jednej strony jest szkoła, z drugiej strony klub sportowy, więc na pewno ten obiekt będzie cieszył się dużym zainteresowaniem nie tylko uczniów, członków klubu, ale również wielu mieszkańców sołectwa Próchna. To było podsumowanie września, a już teraz zapraszam bardzo serdecznie do oglądania kolejnego odcinka Minęło Wesce i do zobaczenia.